Co mam zrobić, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo na wypadek jakiegoś konfliktu zbrojnego? Załóż sobie jakieś konta za granicą, bo to na pewno pomoże. Jeżeli chodzi o to, co możemy zrobić i gdzie możemy założyć rachunki bankowe, ja cały czas uważam, że Singapur i Szwajcaria to są bardzo ciekawe kierunki, gdzie można by było założyć rachunek. Uwaga, do Singapuru wcale nie musimy lecieć, aby taki rachunek założyć. Można założyć rachunek zdalnie, chociażby w Ubi. Polska jest tak ciekawie umiejscowiona, że wszystko na zachód od Polski powoduje, że o wiele trudniej wypłacić pieniądze z pokoju. nawet firmowego czy prywatnego. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Daniel Jankowski, moim gościem dzisiaj Mateusz Tomczyk, którego już na naszym kanale widzieliście kilkukrotnie. Independent Finance, jak nie płacić podatków.pl. Cześć Mateuszu. Cześć Daniel, witam Państwa bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o takim jednym z tematów, który... No, ten temat nas bardzo zainspirował, żeby w sumie zaprosić Mateusza i trochę szerzej o tym opowiedzieć. A mianowicie o tym, co zrobić, jak się zabezpieczyć finansowo przed potencjalnym konfliktem zbrojnym, by nasze oszczędności czy majątek, który budujemy, nie został zamrożony, skonfiskowany, zablokowany. Mateusz, co możemy zrobić, żeby wcześniej prewencyjnie działać niż w momencie, kiedy nastąpi potrzeba? Właśnie, musimy zrobić to zupełnie inaczej, jak mówi przysłowie mądry Polak po szkodzie, tak, czyli zacznijmy szybciej to wszystko planować. Tutaj mówiliśmy sobie wcześniej też o wojnie, tak, że głównie tutaj będziemy się zastanawiać, jak ochronić się przed potencjalnym konfliktem zbrojnym ze swoim majątkiem, ale pamiętajmy, że tak naprawdę rządzący czy system może chcieć nas oskubać nawet jeżeli wojny nie będzie. Dlatego dzisiaj fajnie by było myślę, jeżeli poruszymy sobie różne tematy, tak? Czyli rozpoznamy sobie ryzyko geopolityczne, no bo wiadomo, ono jest, ale poza tym też rozpoznamy sobie ryzyko prawne i ryzyko systemowe. Ponieważ wiemy, historia wskazuje, że wielokrotnie to się zdarzało. Może się nam tarczyć kiedyś podatek albo od nadmiernych depozytów, albo podatek od nadmiarowych zysków, albo od zbyt dużego majątku. No i to też są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Podczas dzisiejszego materiału nie będziemy sobie analizować, jakie tam będą ruchy wojsk, tak, albo jak ta wojna będzie przebiegać. Kompletnie się na tym nie znam. Nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. Ale myślę, że będziemy mogli sobie przedstawić różnego rodzaju triki albo rozwiązania, które może zastosować każdy, tak? Czyli to będą rozwiązania dla osób, które mają mały portfel, małe oszczędności, średnie, duże. Wszystko zależy od tego faktycznie, kto jakie rozwiązania wybierze. Więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. No to słuchajcie, zanim zaczniemy, ja tylko powiem, że mamy dla Was prezent przygotowany wspólnie z Mateuszem. Poniżej w linku macie materiał wideo, w którym Mateusz wyjaśnia od. A do Z temat rozliczenia podatków od krypto i też możliwości optymalizacji, bądź też takich sytuacji, o które pytaliśmy, jakie są kary za nierozliczenie się oraz jakie pola na PIT należy wypełnić, żeby nie popełnić błędu. Więc zachęcam wszystkich, aby klikali w link w komentarzu i odbierali materiał, a my w takim razie przechodzimy do tych typów, o których mówiłeś. Jasne, tutaj jeszcze wspomnę, że gratuluję wszystkim, którzy muszą rozliczyć podatek od krypto za zeszły rok. <laughs> Natomiast jeżeli chodzi o te tematy, które myślę, że warto poruszyć, to ja bym sobie to tak podzielił tak? na różne y, aspekty, które warto poruszyć. Bo tak jak powiedzieliśmy, y, Jedna rzecz to konflikt zbrojny, no i tutaj pamiętajmy, jakby ja taki konflikt zbrojny bym rozdzielił na dwie kategorie. Oczywiście jestem laikiem, jeżeli chodzi o kwestie e, jakiejś tam wojskowości, ale według mnie mamy jeden temat, wojna konwencjonalna, czyli faktycznie fizycznie dzieje się coś bardzo złego, ale pamiętajmy, że też mamy wojnę w przestrzeni cyfrowej. Jeżeli będziemy mieli wojnę w przestrzeni cyfrowej, no to zaczyna się robić nam bardzo nieprzyjemnie, chociażby jeżeli wszystkie nasze pieniądze mamy na rachunkach bankowych. Czyli okazuje się, że mam wszystkie moje pieniądze na jednym koncie w polskim banku. I nagle faktycznie się okazuje, że system bankowy w Polsce pada. Co ja mogę zrobić? Nie mogę puścić przelewu, nie mogę odebrać przelewu, nie mogę wypłacić sobie pieniędzy w placówce, bo system nie działa, nikt nie wie, ile tych pieniędzy tak naprawdę mam. Nie mogę ich wypłacić z bankomatu, robi się nieprzyjemnie. Oczywiście mogę mieć rachunek bankowy w innym kraju. Oczywiście tutaj już zagłębiamy się w szczegóły, czy faktycznie mogę płacić kartą na terytorium Polski, czy to też działa, czy nie działa. Ale właśnie chodzi o to, żebyśmy nie trzymali wszystkich jajek w jednym koszyku, żebyśmy mogli sobie to sensownie rozdzielić. Może warto mieć trochę gotówki. Mogą być oczywiście też różne waluty, tak? czyli możemy mieć gotówkę, wiadomo, w polskich złotych, w dolarach, we frankach szwajcarskich, możemy mieć rachunki bankowe w Polsce, możemy mieć rachunki bankowe za granicą. Dzięki temu już mamy dywersyfikację geograficzną. Jeżeli coś się dzieje złego w Polsce, to moje konto w Szwajcarii będzie działać. Stamtąd mogę puścić przelew. Tam mogę się zalogować do banku i pokonać y, y, pewne przeciwności, które ma faktycznie na terytorium Polski. Mogę mieć kryptowaluty, które są jakby, one mają bardzo małe ryzyko geopolityczne. Bardziej mają ryzyka prawną, to tym pewnie też sobie powiemy troszeczkę później. Mogę mieć metale szlachetne, które będę miał fizycznie u siebie, jakieś monety, złote, srebrne. Ja mogę mieć złote, srebrne sztabki w magazynie bezcłowym, w Szwajcarii, w Singapurze. Możliwości jest bardzo duża. Wszystko zależy od tego, ile mamy majątku i jaki faktycznie jest ten nasz duży portfel. Bo możemy zacząć od samych rachunków bankowych na terytorium różnych krajów. A możemy od razu oczywiście zacząć na grubo i faktycznie tą dywersyfikację zrobić pełną, a do do Z. To jest jakby dywersyfikacja na wypadek jakiegoś konfliktu, tak? czyli wtedy wiemy, że w razie czego mamy za co zapłacić, mamy czym zapłacić i wiemy, jak ewentualnie się ewakuować z jakiegoś niebezpiecznego miejsca. Ale poza tym pamiętajmy też o ryzyku prawnym. Czyli tak jak powiedzieliśmy, może być różnie tak? z naszym majątkiem i wyobraźmy sobie taką sytuację, że, ok, byłem przezorny. Mam konto w Szwajcarii, w Portugalii, w Niemczech, w Hiszpanii, w Urugwaju. Przykładowo, oczywiście. No i prowadziłem sobie działalność gospodarczą, byłem szczęśliwym człowiekiem, wszystko szło pięknie. A nagle dostaję pismo z urzędu skarbowego, że tak naprawdę to miałem złą stawkę VAT-u do tej pory cały czas. Powinienem im dopłacić, powiedzmy, 3 miliony złotych. No to ja wtedy. Mógłbym powiedzieć fajnie, nie ma wszystkiego w Polsce, czyli nie wszystko mi zabiorą. Pamiętajmy, że jeżeli mamy rachunek bankowy w jakimkolwiek kraju, który jest cywilizowany, czyli przykładowo nie mam w Demokratycznej Republice Konga, tylko faktycznie mam w, w Urugwaju, w Portugalii, w Niemczech, to zazwyczaj taka instytucja finansowa podlega pod system CIRS, Common Reporting Standard. W takiej sytuacji, taka instytucja finansowa przy zakładaniu konta będzie wymagała od nas informacji o tym, kto jest beneficjentem rzeczywistym rachunku, czyli kto jest właścicielem. Osoba fizyczna, muszę podać mój numer podatkowy, w naszym przypadku to będzie PESEL albo NIP, i muszę podać mi kraj rezydencji podatkowej. W takiej sytuacji ta instytucja finansowa ma obowiązek raportować do mojego urzędu skarbowego o saldzie, ile mam tak naprawdę pieniędzy na ich rachunku bankowym. I teraz właśnie przechodzimy do tego ryzyka prawnego, bo jeżeli ja mam ten dług wobec polskiego urzędu skarbowego, to już nie mogę się cofać jak 10-15 lat temu powiedzieć, mam w Szwajcarii nikt o tym nie wie. Polski już oskarbowy wie o tym, co mam za granicą. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy ja wszystko powinienem mieć na, na siebie jako osobę fizyczną? Może warto by było mieć również jakieś spółki, spółki zagraniczne, spółki polskie. Jeżeli te spółki generują przychód, to nie są moje pieniądze. Jeżeli te spółki zarządzają częściowo moim majątkiem, to w takiej sytuacji cały zysk wypracowany z tego zarządzania jest spółki. Jeżeli mam spółkę w Polsce, to komornik Polski ma większe pole do wpisu co może zrobić oczywiście tak czyli jeżeli chodzi o przejęcie udziałów jeżeli chodzi o zablokowanie dywidend natomiast jeżeli chodzi o spółki zagraniczne typu Estonia Wielka Brytania i tak dalej to do zasady kończy się to na tym że udziały co najwyżej mogą być zajęte zajęte przez komornika to znaczy komornik nie może nas zmusić do sprzedaży tych udziałów ale jeżeli wypłacimy dywidendę czy sprzedamy te akcje jeżeli to będzie nasza indywidualna decyzja to w takiej sytuacji te pieniądze powinny trafić na konto wierzyciela i to wszystko, ale przecież my sami zdecydujemy, czy chcemy wypłacać dywidendę, czy chcemy te akcje sprzedać. Już tutaj się nie będę powtarzał, ale na innych naszych materiałach mówiliśmy, że wcale dywidend nie trzeba wypłacać, żeby móc fajnie korzystać z pieniędzy w spółkach. Więc tutaj dywersyfikacja prawna według mnie również jest bardzo ważna. I oczywiście, jeżeli ktoś ma już większy portfel, może sobie pozwolić na jakąkolwiek spółkę zagraniczną albo spółkę polską, no bo umówmy się, utrzymanie zawsze trochę kosztuje, warto się nad tym zastanowić. A i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która łączy się i ze spółkami i z położeniem geograficznym, pamiętajmy, że mogę mieć spółkę w jakimś kraju, który wydaje się geopolitycznie ryzykowny, tutaj oczywiście powiem o Estonii, bo bardzo dużo klientów nie pyta, czy warto nadal mieć spółkę w Estonii. Można, ale wcale nie musicie mieć majątku na terytorium Estonii. Ja mogę mieć spółkę w Estonii, a majątek mieć w Portugalii, Hiszpanii czy w Polsce. Tak długo jak w tym kraju, gdzie moje pieniądze są ulokowane, nie dzieje się nic złego, ja mogę robić przelewy cały czas. Jeżeli oczywiście. Estonia byłaby zaatakowana przez Rosję, wszystko się może zdarzyć, tak? jeżeli sobie gdybamy. To w takiej sytuacji zaczyna się panika, ale ja nadal mogę te pieniądze wypłacić. Ja te pieniądze mogę przelać na jakiekolwiek inne konto, ja mogę nawet wypłacić je do gotówki. I w takiej sytuacji tymi pieniędzmi już będę mógł jakoś mądrze zarządzać. Czyli ja będę tymi pieniędzmi płacił za usługi, które wykonuję wobec spółki i nagle się okazuje, że ta pozycja w spółce, w majątku coraz to bardziej topnieje. To już jest jakieś rozwiązanie. Pójdę nawet krok dalej. Jeżeli byśmy mieli spółkę w siedzibie w jakimś kraju który sam rozpocznie wojnę, to zanim dojdziemy do pakietu sankcji, który spowoduje, że te moje rachunki bankowe zagraniczne w innych krajach zostaną zablokowane, to pewnie dawno że te pieniądze wypłacić, przelać albo jakkolwiek skonsumować na bieżąco. Także pamiętajmy, nie interesuje nas tylko i wyłącznie e, miejsce, gdzie tą spółkę mam, ale gdzie mam majątek. Oczywiście pamiętam, powinniśmy wybierać kraje, które są bezpieczne, geopolitycznie, systemowo, no i prawnie wtedy powinniśmy być szczę szczęśliwymi ludźmi. Kolejna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to bankowy fundusz gwarancyjny. Bankowy fundusz gwarancyjny polega na tym, że jeżeli jakiś bank się wywróci do góry brzuchem, czyli na przykład już nie ma niestety pieniędzy na jakby utrzymanie tych wszystkich depozytów, które zostały wpłacone, to powinien ten fundusz gwarancyjny zagwarantować, że każdy, który zdeponował środki, dostanie do 100 tysięcy euro zwrotu. Tak? Natomiast problem pojawia się wtedy, jeżeli ja miałem pół miliona euro. Bo ten bankowy fundusz gwarancyjny gwarantuje do 100 tysięcy. Więc jeżeli przykładowo mój kolega miał 20 tysięcy euro, a ja miałem pół miliona, to ja dostanę 100 tysięcy, on dostanie 20 tysięcy euro. U niego nie ma żadnego uszczerbku. Jeżeli natomiast upadnie duży bank albo upadnie sieć banków, tak, czyli będziemy mieli efekt domina, jeden bank upada za drugim, to ten bankowy fundusz gwarancyjny nie wystarczy na to, żeby zaspokoić wszystkich do 100 tysięcy euro. Ten poziom może odpowiednio spadać. I znów mamy tutaj podpowiedź, że tych kont powinniśmy mieć kilka w różnych bankach. Dzięki temu, jeżeli jeden bank będzie miał problemy, to ja mogę powiedzieć, no ok, jest tutaj problem, jest nerwówka, zobaczymy, czy dostanę całą kwotę. Oczywiście ja nie muszę mieć na każdym koncie po 100 tysięcy złotych, ja mogę mieć 10 kont, przepraszam, po 100 tysięcy euro. Ja mogę mieć 10 kont, na każdym mieć po 50 tysięcy euro. W takiej sytuacji jestem bardziej bezpieczny. Jeżeli zablokują mi jedno konto, bo bank jest niewypłacalny, ja mam dziewięć innych, którymi mogę na bieżąco operować. No i kolejna rzecz, którą warto wziąć pod uwagę, o której wcześniej nie wspomniałem, jeżeli chodzi o dywersyfikację, to też konto brokerskie. Dużo osób zapomina o tym, że mogę tak naprawdę założyć konto brokerskie, czy to dla spółki, czy to dla osoby fizycznej. Nie muszę mieć pojęcia o inwestowaniu. Wystarczy, że ja zakupię za środki, które tam wprowadzę, jakieś bezpieczne obligacje albo naprawdę jakieś najbezpieczniejsze papiery, jakie uda mi się tam trafić. W takiej sytuacji ja już nie mam środków pieniężnych. Mam papiery wartościowe. Jeżeli broker upadnie, to do masy upadłościowej brokera nie wchodzą papiery wartościowe, które ja zakupiłem za ich pośrednictwem. To znaczy, że ja mogę te papiery wyjąć i zdeponować u innego brokera, tak naprawdę przenieść się je pomiędzy jednym brokerem a drugim. To też jest dobre rozwiązanie w przypadku, kiedy mamy niepewne czasy, tak? że brokerzy upadają, nie wiemy, co tak naprawdę z tymi pieniędzmi zrobić, gdzie je ulokować. No i tutaj już ta kwota może być o wiele większa, no bo na brokerów nie obowiązuje bankowy fundusz gwarancyjny, ale jeżeli kupujemy papiery, nawet za Miliard dolarów, to tak naprawdę one nie wchodzą do masy upadłościowej. No właśnie, bardzo ciekawa tematyka. Fajnie to podzieliłeś na różne obszary. A teraz powiedz mi taką jedną rzecz dotyczącą właśnie tego, w jakich krajach powinno się mieć konto bankowe i ile to kosztuje. No bo mówiłeś o tym, że jest spółka w Estonii, ale majątek może być w Polsce, może być w Portugalii i tak dalej. Ale przejdźmy też do takich rzeczy. No myślę, że fajnie to w prosty sposób uświadomiłeś, że warto też te pieniądze podzielić do tej kwoty, tych 100 tysięcy euro. Mówiłeś o tym, że warto mieć to też w różnych krajach, w różnych bankach. No i, no i teraz przejdźmy do konkretów, w jakich krajach warto mieć konto bankowe i jakie są mniej więcej. Oczywiście koszty, bo wiadomo, że to zależy od różnych czynników, prawda? Jasne. To zależy od różnych czynników i zależy od różnych banków, bo w samej Szwajcarii to mamy bardzo duży rozstrzał, jeżeli chodzi o koszty utrzymania, jeżeli chodzi o limit wejścia, tak? bo gdzie nie gdzie usłyszymy milion euro i możemy zacząć rozmawiać, jeżeli chodzi o depozyt, który złożę, a gdzie nie gdzie faktycznie mogę założyć ten depozyt od tysiąca euro, ale te opłaty będą o wiele większe. Im mniej szanowany bank w Szwajcarii, Czyli mniejszy limit wejścia, tym większe opłaty za przelewy. I tutaj w Szwajcarii bardzo trzeba uważać na to, że niektóre banki czerczują, to znaczy pobierają opłatę za każdy przelew przychodzący, wychodzący, za każdy wyciąg z rachunku bankowego i za każdy miesiąc. Przeliczmy to sobie, tak? Bo niektóre banki mogą nas kosztować miesięcznie około 200-300 franków szwajcarskich. A to już dla osoby, która zarabia umiarkowane środki, będzie bardzo niekorzystne, tak? Będzie to po prostu odczuwalne miesiąc do miesiąca. Jeżeli chodzi o to co możemy zrobić i gdzie możemy założyć rachunki bankowe. Ja cały czas uważam, że Singapur i Szwajcaria to są bardzo ciekawe kierunki. Gdzie można było założyć rachunek? Uwaga do Singapuru wcale nie musimy lecieć, żeby taki rachunek założyć. Można założyć rachunek zdalnie chociażby w UOB. UOB taki bank w Singapurze. Jeżeli chodzi o Szwajcarię, to wszystko zależy od tego tak naprawdę jaką mamy zasobność portfela. No i tutaj też warto by było po prostu zweryfikować e, tabelę opłat i prowizji, tak, w danym konkretnym banku. Poza tym pamiętajmy, że znowu mamy jakby dyskryminację spółek, jeżeli chodzi o otwieranie rachunków bankowych, zupełnie inaczej będziemy podchodzili do otwarcia rachunku bankowego dla osoby fizycznej, a zupełnie inaczej na otwarcie rachunku bankowego dla spółki. Jeżeli chodzi o osobę fizyczną, osobę, która mieszka w Unii Europejskiej, co do zasady, nie powinno być żadnego problemu z tym, żeby otworzyć rachunek bankowy w każdym kraju Unii Europejskiej. W dużej mierze można je założyć zdalnie. Czyli chcemy otworzyć rachunek w Hiszpanii? Proszę bardzo, taki rachunek może kosztować 5-10 euro miesięcznie. Myślę, że będzie w porządku. Niemcy podobnie. Hisz... Portugalia również nie ma problemu. Włochy również. Oczywiście przejrzyjmy sobie sytuację, w jakiej są banki w danym kraju, tak? bo te kraje, które tutaj wspomniałem, to są czyste przykłady, ale bez żadnej analizy na pewno bym się pożyczył zastanowił chociażby nad Italią. Czy na pewno tam system bankowy jest w, dobrym, w dobrej kondycji? Myślę, że nie. Aczkolwiek nie sprawdzałem tego. Więc, jako osoba fizyczna, fajnie by było zrobić taką dywersyfikację. W każdym z tych krajów ja nie muszę mieć ogromnych pieniędzy zdeponowanych. A jeżeli to będą opłaty na poziomie 5-10 euro, myślę, że możemy to przełknąć w za zamian za to, że mamy faktycznie spokojny sen. Jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, to fintechy które też mogą być wykorzystywane i bardzo prosto można założyć konto w takich fintechach. Nie każdy lubi Revolut, nie każdy lubi Transferwise albo N26, natomiast no właśnie, jeżeli będziemy tam mieli po 10-20 tysięcy euro, uważam, że to jest w porządku, to są darmowe rozwiązania w dużej mierze, czyli nie musimy wydawać ani grosza, żeby faktycznie z nich korzystać. Jako osoby fizyczne, według mnie bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli chodzi o spółki, z kolei, tutaj już zaczyna się robić trudniej. Jeżeli chcemy założyć jakiś fintech, nie ma problemu, ale tak jak wspomniałem, nie miałbym wie, he, ochoty trzymać więcej niż 10-20 tysięcy euro na takim fintechu. Oczywiście tu już jest większa weryfikacja, czyli potwierdzenie adresu zamieszkania, e, potwierdzenie adresu, w którym spółka działa, jakaś umowa najmu na lokal itd., itd. To trzeba wszystko wysłać. No niestety takie teraz mamy czas. Jeżeli chodzi o fizyczne rachunki bankowe, to polscy rezydenci podatkowi powinni co do zasady w miarę bezproblemowo założyć rachunek bankowy w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o inne kraje, powinniśmy móc udowodnić, że coś nas będzie z tym krajem wiązało. Więc jeżeli mam spółkę przykładowo w Polsce i chcę założyć rachunek w Niemczech, to niemiecki bank może mi zadać pytanie: OK, co będziecie robić w Niemczech? Macie tu jakichś klientów, chcecie tu rozwijać biznes, macie jakieś kontrakty. Jeżeli ja bym im odpowiedział uczciwie, zgodnie z prawdą, nie, ja chcę sobie zdywersyfikować mój majątek, mnie tam nic nie interesuje w tych Niemczech, nie otworzę mi rachunku. Więc będę musiał za każdym razem mieć jakąś historię, którą mogę mu powiedzieć. Pamiętajmy, że to może być oświadczenie, które w przyszłości się nie wydarzy. Tak? Czyli planuję wejść na rynek niemiecki, planuję oferować takie i takie usługi do osób fizycznych, do małych i średnich przedsiębiorstw itd. To powinno wystarczyć. Ale no już nie jest tak prosto. Jeżeli chodzi o rachunki poza Unią Europejską, również powinniśmy mieć odpowiednie uzasadnienie, dlaczego taki rachunek chcemy otworzyć. Pamiętajmy, że rachunki firmowe są droższe od rachunków osób fizycznych, więc tutaj już liczmy. Strzelam, ale minimum 30 euro miesięcznie trzeba by było poświęcić na taki rachunek zagraniczny. Jeżeli będzie tych walut więcej, no to automatycznie też trzeba by było przekalkulować sobie, ile będziemy musieli miesięcznie płacić za taki rachunek bankowy dla spółki. Więc nie jest tak prosto, jak się wydaje, jeżeli chodzi o spółki. Dla osób fizycznych powinno być o wiele prościej. A powiedzmy mi taką jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o te różne kraje, czy z Twojej perspektywy i z Twojego doświadczenia są kraje, w których są większe ograniczenia w korzystaniu z tych środków, a w niektórych są mniejsze ograniczenia? Wiesz, na zasadzie, że nie chcę wypłacić tysiąc franków i zaraz do mnie dzwonią, no ale dlaczego Pan wypłaci tysiąc franków? Jaki jest powód wypłaty tego tysiąca tego franków? Albo nie wiem, w spółce w Estonii, gdzie mam konto, albo założyłem konto prywatne, tak, chcę wypłacić euro, no i się okazuje, że no, to, to nie są moje pieniądze, tylko są pieniądze banku. Ja muszę, wiesz, jakieś potwierdzenie, jakieś zgody i rozmawiać z jakimś, wiesz, opiekunem moim, jak, jak, jak to wygląda w praktyce. Polska jest tak ciekawie umiejscowiona, że wszystko na zachód od Polski powoduje, że o wiele trudniej wypłacić pieniądze z konta, nawet firmowego czy prywatnego. Im bardziej na wschód, tym prościej, tak? Jeżeli mówię chociażby Estonia, Litwa, Łotwa i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o kwestie, e, chociażby limit płatności gotówkowych, tak, które, bo jedno z drugim się zazębia. Limit płatności gotówkowych oraz limity ogólnie wypłaty gotówki. Nie chciałbym tutaj oszukiwać, skłamać, natomiast wydaje mi się, że we Francji, jeżeli chcemy wypłacić więcej niż 10 tysięcy euro, to automatycznie to wszystko idzie do Urzędu Skarbowego. Natomiast jeżeli chcemy wypłacić 3 tysiące euro, to musimy się spowiadać, dlaczego w gotówce. We Włoszech są też bardzo małe limity. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, również musimy się spowiadać. W Stanach również musimy pójść do placówki i wytłumaczyć, dlaczego my chcemy puścić nawet duży przelew. Dlatego im bardziej idziemy na zachód, tym może być trudniej. No to oczywiście z pomocą przychodzą kryptowaluty również, tak, z których możemy korzystać. No i jeżeli mamy opiekunów klienta, to warto sobie wyrobić z nimi odpowiednią relację. Jeżeli chcemy puścić duży przelew albo wypłacić dużą gotówkę, to najlepiej zrobić to odwrotnie, czyli nie wysłać przelew i czekać, aż się do nas opiekun klienta skontaktuje, tylko przed tym przelewem powiedzieć, słuchaj. Się, będę się wypuści wypuścić taką i taką kwotę, to mogą być nawet kwoty milionowe. Czy czegoś ode mnie potrzebujecie w takim e, przypadku? Zupełnie inaczej wygląda rozmowa z bankiem. Może szybciej wyślemy im kontrakt, lub fakturę, lub cokolwiek innego i ten przelew faktycznie przejdzie. Natomiast jeżeli my to puścimy i liczymy, że nikt się, nikt tego nie zauważy, no to będzie pro problem, tak? Czyli ktoś będzie nam zadawał cały czas te pytanie. Okej, okay, dobrze, no to powiedz mi, jak widzisz rolę kryptowalut w takiej dywersyfikacji ze swojego punktu widzenia? Bo rozmawialiśmy o takich rzeczach stricte dotyczących banków, wspomnieliśmy o tych kryptowalutach, ale jak, jak ty w głowie do tego tematu w ogóle podchodzisz, jak moglibyśmy to zdywersyfikować też pomiędzy właśnie te nasze kryptowaluty? Mm -hmm. Jeżeli chodzi o kryptowaluty, to uważam, że ogólnie to jest świetny sposób na dywersyfikację, tak? no bo szczególnie, że tutaj nie mamy tego ryzyka geopolitycznego, ponieważ nie możemy kryptowaluty przypisać do konkretnego kraju, więc faktycznie ja mogę cały czas z tej sieci korzystać, to jest bardzo dobre. Natomiast ryzykiem, które widzę przy kryptowalutach i według mnie to jest na, na tę chwilę największe ryzyko, to ryzyko prawne. Chociażby teraz widzimy, co się dzieje z Silvergate'em, widzimy, jaki jest problem z opłaty pieniędzy z oficjalnych giełd krypto i faktycznie, jeżeli to będzie szło w tym kierunku, mam nadzieję, że nie, to będzie to bardzo mocne utrudnienie, żeby wyjść ze świata krypto do waluty fiducjarnej i w drugą stronę, tak? Czyli ze świata fiat faktycznie pójść do krypto. Oczywiście osoby, które są jakby bardziej oblatane w temacie, to bez żadnego problemu sobie z tym poradzą. Natomiast osoby, które dopiero raczkują na rynku krypto i powiedzą, założyłem sobie konto na Binance, co teraz? Mogą faktycznie mieć problem, szczególnie jeżeli są to firmy, bo dla firm jest jeszcze więcej obostrzeń, czyli tam, gdzie jako osoba fizyczna mogę zapłacić, wpłacić kartą albo wypłacić sobie na kartę środki, mogę wpłacić bądź zdeponować jako osoba fizyczna. Jako firma często już takich możliwości nie mam, nawet po weryfikacji. Na przykład Binance w tej chwili to zawiesił. Wielu naszych klientów faktycznie ma w tej chwili problem z wypłatą pieniędzy z Binance, ze względu na to, że faktycznie nie można wypłacić ani w dolarach, ani w euro. Jest to, to tymczasowo zawieszone, ale niestety nikt nie wie na jak długo. W związku z tym, na to trzeba było na pewno uważać. W kwestiach, jakby wymiany. Kryptowalut za konkretne usługi pomiędzy podmiotami. Ja widzę, że tutaj na szczęście jest coraz bardziej ucywilizowana ta cała sytuacja pomiędzy podmiotami, bo nawet w Polsce tak naprawdę możemy wystawić fakturę, możemy przyjąć płatność w Bitcoinie. W takim wypadku tylko i wyłącznie VAT przeliczamy na polskie złoto i on powinien się pojawić na fakturze. Nie powinno być problemu z zaksięgowaniem. Jeżeli chcemy rozliczać się z innymi podmiotami w kryptowalutach, również jest to możliwe, jest to w porządku. Więc fajnie, pójdziemy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o te kryptowaluty. Natomiast... Na pewno zwracałbym bardzo, duże, bardzo dużą uwagę na to, w jaki sposób rozwiąże się ta afera z wypłatą środków z kryptowalut do walut fiducjarnych i w drugą stronę, no bo w tej chwili no, wygląda to trochę nieciekawie. No właśnie, teraz przyszedł taki czas, żeby spiąć klamrą. Bo wszystko to, o czym rozmawialiśmy, ja tylko zachęcę do komentowania, bo jak widzicie, odpowiadamy na Wasze komentarze, bo to jeden z komentarzy nas zainspirował, waszych komentarzy zainspirował do tego, żeby taką rozmowę poczynić z Mateuszem, więc powiedz mi, Mateusz, jakie są rozwiązania, które możemy zrobić teraz, aby faktycznie już zacząć przygotowywać się finansowo na wypadek konfliktu zbrojnego. Wiadomo, że nie wiem, jak się sytuacja potoczy, no ale lepiej prewencyjnie już. Mieć pewnego rodzaju pewne kroki. Więc jaki jest taki najmniejszy krok, który myślisz, że warto by było wykonać? Myślę, że warto rozpatrzeć na pewno otwarcie rachunków bankowych w innych krajach, tak? bo to prawie nic nie kosztuje, nie musimy nigdzie jeździć i to może zrobić każdy, czy to osoba fizyczna, czy to firma. Warto w tym kierunku pójść. To byłby pierwszy krok, który miałbym wybrać. Kolejny krok, nad którym miałbym się zastanowić, to czy faktycznie będę zakładał podmiot w innym kraju, czy powinienem mieć jakieś metale szlachetne, czy chcę je zdeponować w ogóle w innej jurysdykcji, czy mieć je przy sobie. No i kolejny krok, no to faktycznie już rozdzielenie tego szerokiego koszyka aktywów, czy to będzie większa liczba gotówki, więcej rachunków bankowych w różnych, różnych walutach, konta brokerskie. Natomiast wszystko zależy, tak jak wspomniałem na samym początku, od zasobności portfela, więc jeżeli Miałbym w tej chwili powiedzieć losowej osobie, którą pierwszą spotkam na ulicy, odpowiedzieć na pytanie, co mam zrobić, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo na wypadek jakiegoś konfliktu zbrojnego? Załóż sobie jakieś konta za granicą, bo to na pewno pomoże.